imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Łaska i pokój od Tego, który jest, i który był, i który przychodzi, niech będą z Wami. I z Duchem Twoim. Tym pozdrowieniem w imię Trójcy Przenajświętszej witamy wszystkich mieszkańców naszego grodu, naszego miasta Choszczna. Dzisiejsza uroczystość, jak co roku, licznie gromadzi wiernych w kaplicach, w kościołach, by później wyjść z Jezusem Eucharystycznym i pokazać światu: to mój Pan, Pan mój i Bóg mój. Niech ta wiara dnia dzisiejszego i dni następnych, miesięcy, lat pozwoli nam być z Nim zjednoczonym. On dziś idzie odwiedzić nasze domostwa, pobłogosławić naszym rodzinom, temu wszystkiemu, co przeżywamy, to, co mamy dziś głęboko w sercu i przynieśliśmy z Nim o tym porozmawiać. Bardzo serdecznie witamy również kapłanów, służbę liturgiczną i tych wszystkich, którzy przygotowali na terenie miasta 4 ołtarze. Tę najświętszą ofiarę sprawujemy w następujących intencjach. Ksiądz senior modli się za duszę Jadwigi Gizińskiej w 9. rocznicę jej śmierci, zmarłych z rodziny Gizińskich. Ksiądz Andrzej, kapelan szpitala, modli się za duszę Józefa i Dariusza Leśniańskich. My z księdzem dziekanem polecamy opiece, błogosławieństwu Bożemu nasze miasto, parafie, nas wszystkich. Prosimy zatem o potrzebne łaski, moc Ducha przez dzisiejszą uroczystość. Czytanie z Księgi Powtórzonego Prawa. Mojżesz powiedział do ludu: pamiętaj na wszystkie drogi, którymi Cię prowadził mój Pan Bóg przez te 40 lat na pustyni, aby Cię utrapić, wypróbować i poznać. Co jest w tym sercu? Czy szczerzesz Jego polecenia, czy też nie? Utrapił Cię, dał Ci odczuć głód. Żywił Cię manną, której nie znałeś ani Ty, ani Twoi przodkowie, bo chciał Ci dać poznać, że nie samym tylko chlebem żyje człowiek, ale wszystkim, co pochodzi z ust Pana. Nie zapominaj Twego Pana Boga, który Cię wywiódł z ziemi egipskiej, z domu niewoli. On Cię prowadził przez pustynię i wielką, i straszną, pełną wężów jadowitych i skorpionów, przez ziemię suchą, bez wody. On Ci wyprowadził wodę ze skały najtwardszej. On żywił Cię na pustyni manną, której nie znali Twoi przodkowie. Oto Słowo Boże. Uchwal Jerozolimo Pana, wysławiaj Twego Boga Syjonie. Umacnia bowiem zawory bram Twoich i błogosławi synom Twoim w Tobie. Kościele święty, chwal swojego Pana. Czytanie z pierwszego listu świętego Pawła Apostoła do Koryntian. Bracia, kielich błogosławieństwa, który błogosławimy, czy nie jest udziałem we krwi Chrystusa? Chleb, który łamiemy, czy nie jest udziałem w ciele Chrystusa? Ponieważ jeden jest chleb, przeto my, liczni, tworzymy jedno ciało,
Wszyscy bowiem bierzemy z tego samego chleba. Oto Słowo Boże. Jezus powiedział do Żydów: Ja jestem chlebem żywym, który stąpił z nieba. Jeśli kto spożywa ten chleb, będzie żył na wieki. Chlebem, który ja dam, jest moje ciało za życie świata. Sprzeczali się więc między sobą Żydzi, mówiąc: Jak on może nam dać swoje ciało na pożywienie? Rzekł do nich Jezus: Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, jeżeli nie będziecie spożywać chleba ciała Syna Człowieczego i nie będziecie pili krwi Jego, nie będziecie mieli życia w sobie. Kto spożywa moje ciało i pije moją krew, ma życie wieczne, a ja go wskrzeszę w dniu ostatecznym. Ciało moje jest prawdziwym pokarmem, a krew moja jest prawdziwym napojem. Kto spożywa moje ciało i krew moją pije, trwa we mnie, a ja w nim. Jak mnie posłał żyjący Ojciec, a ja żyję przez Ojca, tak i ten, który mnie spożywa, będzie żył przeze mnie. To jest chleb, który z nieba stąpił. Nie jest on taki jak ten, który jedli wasi przodkowie, a poumierali. Kto spożywa ten chleb, będzie żył na wieki. Oto Słowo Pańskie. Chwała Tobie, Chryste. Kto spożywa ten chleb, będzie żył na wieki. Drodzy współbracia w kapłaństwie, umiłowane ludu Boży, miasto Choszno, gromadzimy się dziś jakże bardzo licznie w tej świątyni, też i w Kościele Mariackim, muszę były, jeszcze będą i tutaj pewno, i w wielu, wielu innych świątyniach, choć to nie niedziela. Ale jest taki jeden dzień niezwykły, który zwiemy uroczystość Bożego Ciała, inaczej jeszcze uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Pańskiej. Lud przychodzi do swego Króla, do swego Pana, do swego Boga. Przychodzimy dzisiaj, aby wyrazić swoją wiarę w obecność Jezusa Chrystusa, po pierwsze we mszy świętej, a po drugie w Komunii Świętej. Chcemy z tym, można by rzec się, obnosić na zewnątrz, idąc ulicami naszego miasta i w wielu, wielu innych miastach i wioskach naszej ojczyzny. Chcemy manifestować dzisiaj tą swoją wiarę, że jesteśmy przekonani, iż Jezus Chrystus jest w tym małym, białym kawałku chleba. Ale zapytajmy się i zastanówmy się dzisiaj, stając przed naszym Bogiem, na ile tak naprawdę w to wierzymy. Łatwo jest powiedzieć: wierzę, ale czy zatem idą konkretne działania? Co to znaczy wierzyć? Żydzi mieli problem z uwierzeniem. Gdy Jezus mówił: bierzcie, jedzcie, to jest ciało moje, kto spożywa ciało Syna Człowieczego, ten będzie miał życie wieczne, przychodziły im do głowy skojarzenia o po prostu kanibalizmie. Kto by chciał w tym brać udział? Ale mogli się spytać, mogli poprosić o komentarz, o wyjaśnienie Jezusa. Woleli się wzburzyć i wielu odeszło. My zostaliśmy, wierzymy, nam łatwiej. Apostołom później było też łatwiej, zrozumieli,
o co chodzi w Eucharystii, w Komunii Świętej, my już tym bardziej wiemy. Żaden kanibalizm. Coś pięknego zrobił Jezus. Każdy chyba z nas każdego dnia spożywa chleb jakiejś formy, na przykład pieczywa, bułki, chleb, jakieś jeszcze inne odmiany. On nam smakuje też. Trudno nam się niemalże obyć bez chleba. Jezus, wiedząc o tym wszystkim, wymyślił: zrobię coś, żeby móc być bardzo blisko swojego ludu. Będę wchodził w to, z czego oni korzystają. Skoro często jedzą chleb, to ja będę w tym chlebie. Nie zawsze, nie o każdej porze, nie w każdym chlebie. Gdy przyjdą na Eucharystię, wtedy ja dla nich wejdę w ten chleb. I będą mogli już nie tylko o mnie myśleć, modlić się do mnie. Będą mogli mieć udział w tym, w czym nie mają udziału nawet aniołowie. Zobacz, bracie, siostro, to jest coś niezwykłego. Aniołowie i archaniołowie nie mają możliwości przyjmowania Komunii Świętej. Rozumiesz to? Oni mogą być bardzo, bardzo blisko Jezusa, przed obliczem Jezusa, ale Go nie mogą przyjąć do siebie. To jest rewelacja. To jest coś, co mamy na miastkę pewne odzwierciedlenie w miłości małżeńskiej. Kiedy małżonkowie na przykład łączą się w akcie miłosnym. Nie są dwoje, ale są już jedno. A tutaj jeszcze coś większego, albowiem w momencie Komunii Świętej Chrystus wchodzi w człowieka, w całości go przepełnia sobą, w 100%. Całe ciało, całą duszę wypełnia 100% obecności Boga. Czy zdają sobie z tego sprawę? Jak wielkim darem obdarował nas Bóg swej miłości. Jak On bardzo nas kocha. Pamiętam w seminarium kiedyś, pewnego razu, w takim słowie do nas ojciec duchowny mówi: słuchajcie, moi drodzy bracia klerycy, nieraz patrzę na was, jak idziecie do Komunii Świętej, chwała wam za to, że idziecie, no bo idziecie, bo macie codziennie mszę świętą, to zrozumiałe, tak jest w seminarium duchownym, no idziecie też raczej codziennie wszyscy do Komunii Świętej, bo to zrozumiałe. Ale patrzę tak na was i mam ochotę nieraz jednego, drugiego trochę potrząsnąć, czy lekko go szarpnąć i powiedzieć: czy wiesz, co się w tym momencie dzieje? Bo grozi każdemu z was, bracia klerycy, i każdemu z nas, czy to my kapłani, czy wy po drugiej stronie ołtarza stojący, siedzący, grozi nam rutyna. A tam, gdzie rutyna, bezduszność jest i bezmyślność, tam nie ma miłości. Tam może dojść do paradoksu, kiedy to w człowieka wchodzi faktycznie Bóg w 100%, przepełniając go sobą, a człowiek to przegapia. Ilu ludzi nieraz obok nas przechodzi? Czy wszystkich dostrzegasz? Każdego rejestrujesz? Każdego zauważasz? Odpuszczamy sobie. Chyba że ktoś znajomy, sąsiad, to przyjaciel, a warto go zauważyć. Trzeba się wysilić, żeby go dostrzec. To samo jest w Komunii Świętej. Idziemy. Trzeba się wysilić, myśląc o tym, co ja robię, gdzie ja idę, po co ja idę, co się stanie za chwilę. Czy ja przyjmę kawałek chlebka białego, opłatek takim, jakim na przykład dzielimy się pewno wszyscy w Wigilię Świąt Bożego Narodzenia, czy wydarzy się coś niezwykłego, cud nad cudami, w którym nie mają nawet udziału aniołowie i archaniołowie. Mogą być blisko Jezusa, owszem, non-stop, owszem, ale nie wejdzie w nich, nie przepełni ich tak, jak może to czynić wobec nas. Jaki to wielki dar. Czy czujemy wdzięczność w naszych sercach? Potrzebna jest pewno też nam wiara,
No bo bez wiary, czy to ma sens? Czy Pan Bóg stoi tu przy ołtarzu, czy gdzieś z daleka i odhacza sobie, kto wszedł do kościoła, kto był w kościele, kto podszedł do komunii świętej? Pewno nie. Patrzy na każdego z nas i szuka w nas wiary i miłości. I tylko wtedy nam może błogosławić. Chciałby zawsze, ale może tylko wtedy, gdy jest wiara. Tak było też często, zauważmy, co Pismo Święte nam potwierdza, Ewangelię. Zanim Jezus uczynił cud, pytał, wierzysz w to, że mogę to dla Ciebie uczynić? Tak, Panie, ja w to mocno wierzę. W takim razie niech Ci się stanie według Twojej wiary. I dział się cud. Każdy z nas, my nie sprawdzimy tego ani kapłan, ani nikt tu z boku. Każdy z nas musi sam siebie sprawdzać, co się dzieje w momencie Komunii Świętej. Czy idę z jaką świadomością, idę z jaką wiarą i miłością? Czy mam świadomość, że za chwilę będę jak ta monstrancja, którą będzie kapłan niósł, niosąc po drogach, po ulicach Choszna? Że w momencie Komunii Świętej i też potem jesteśmy taką żywą monstrancją chodzącą na dwóch nogach? Że na dobrą sprawę każdy mógłby przed nami po Komunii Świętej klękać. Nie dlatego, że jesteśmy tacy wspaniali czy święci. Dlatego, że w nas jest Jezus Chrystus. Jesteśmy żywym Kościołem, żywym tabernakulum. Potrzebna jest wiara, aby widzieć sens i wartość i potrzebę przystępowania do Komunii Świętej. Tej wiary mnóstwo, nie zdarzyłoby się nam być na mszy świętej, aby nie przystąpić do Komunii Świętej. Chyba, żeby nie było księdza w konfesjonale, a my byśmy mieli grzechy ciężkie. No to tak, to zrozumiałe. Ale bywają przecież sytuacje, że odpuszczamy sobie, jeszcze nie, no może za tydzień, za dwa, niektórzy mówią jeszcze gorzej, za miesiąc, a wystarczy raz w roku, ponoć takie przykazanie jest. Czy to jest miłość? Czy to wystarczy? Jezus robi wszystko, żeby nas przekonać dzisiaj też w tą uroczystość o tym, że On naprawdę jest obecny w Eucharystii. Czy znajdziemy gdzieś miejsce, jakiś fragment, choćby w Ewangelii, jakąś wypowiedź Jezusa, gdzie możemy powiedzieć, o, tu skłamał, tu był fałsz. Niech ktoś mi pokaże taki moment. Skoro wszystko więc mówił prawdziwie, to czemu mielibyśmy nie wierzyć, gdy mówi, że to jest ciało moje, bierzcie i jedzcie. Za chwilę te słowa będziemy mówili my, kapłani, przy ołtarzu. To jest ciało moje, przecież nie nasze, nie moje, księżowskie, Jezusa Chrystusa. Bierzcie i pijcie, to jest kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu, za wszystkich ludzi będzie wylana na odpuszczenie grzechów. Ta krew się przelała nie przypadkiem. Jezus nie dał się zabić przypadkiem, bo nie było wokół apostołów, bo nie miał eskorty, bo nie miał żołnierzy. Mówi do Piłata, gdyby chciał, armia aniołów by stąpiła z nieba, by mnie chronili, żeby nic mi się złego nie stało. To było na odpuszczenie naszych grzechów. On przyjmuje ofiarę za nas, dla nas. Czy widzimy to, czy doceniamy to?
Próbuje Jezus przekonać nas o tej swojej obecności też pewno i przez cuda eucharystyczne. Wspomnijmy chociażby króciutko jeden, pierwszy, który jest zanotowany w VIII wieku, mówią 750, 730 rok, różnie. W Lanciano, może ktoś był we Włoszech, sanktuarium cuda eucharystycznego. Pewien mnich bazylianin, odprawiając mszę świętą, miał wątpliwości, czy naprawdę, kiedy mówię, bierz, jedzcie, to jest ciało moje, no nic nie widzę, dalej widzę do końca mszy świętej biały chleb, opłatek. Czy Jezu, jesteś tam faktycznie? Ty, cały Bóg, Pan kosmosu, Stwórca nieba i ziemi, cały Bóg w 100% w tym kawałku chleba i w tym kielichu, ta odrobina wina i tam jest naprawdę Twoja krew. Kiedy zakończył słowa konsekrację wypowiadać, przyklęknąwszy, wstaje i patrzy z przerażeniem, bo na patenie już nie leży biały kawałek chleba. To nie opłatek. To coś, co przypomina żywe, skrwawione ciało. A w kielichu spogląda przerażony. To nie jest kolor wina. Wygląda jak ludzka krew. Zostało to oczywiście poddane badaniom, a wyniki były niesamowite. Grupa krwi tego ciała, kawałka, które leżało na patenie i krwi, która była w kielichu, jest AB. Taka sama grupa krwi AB została znaleziona na całunie turyńskim. Przypadek czy nie? Ciało leżące na patenie to było ciało pochodzenia ludzkiego i dokładnie był to fragment mięśnia sercowego. Serce, symbol miłości. Krew zastygła w kielichu, utworzyła 5 grudek różnej wielkości, różnego kształtu, różnego ciężaru. Co niezwykłe, krew, wiadomo, kto się tym zajmuje, bada krew w laboratorium, pracuje, czy jest medykiem, wie, że krew po kilku dniach traci właściwości żywotne, można powiedzieć. Ta krew była w czasie badania i później, kiedy też badano, w 1970 roku, a więc 12 wieków do przodu, dalej, 1200 z grubsza rzecz lat do przodu, cały czas okazywało się przez wszystkie badania, że krew żyje, że wykazuje właściwości życia. Jak to wytłumaczyć? Mało tego, gdyby jeszcze tego zabrakło, żeby kogoś przekonać, Jezus zrobił kolejny cud. Cud w cudzie, można by rzec. Ważono te grudki krwi, każda innych rozmiarów, innego ciężaru i okazało się, że każda, którąkolwiek się weźmie, waży tyle, ile tam ma ważyć, ale gdy wezmą wszystkie 5 razem, to znowu one ważą tyle, ile jedna waży. Przecierali ze zdumienia naukowcy, jak to możliwe. No. Obojętnie ile, cały czas ta sama waga. Można to bardzo prosto wytłumaczyć. Pan Bóg zawiesił prawo grawitacji. Jest ponad czasem, ponad przestrzenią, ponad wszelkimi prawami. Dla Niego nie ma żadnych ograniczeń i żadnych praw, bo jest Bogiem świata i kosmosu całego. I takich cudów eucharystycznych było więcej, zatwierdzonych przez Kościół, niektóre niezatwierdzone, ostatnie chociażby w Polsce, w Sokółce. Pan Bóg robi wszystko, co tylko możliwe, żeby człowieka przekonać. Naprawdę to jestem po prostu ja, żywy, prawdziwy, Twój Bóg. I kiedy mówię do Ciebie jako Twój Bóg, bierzcie, jedzcie, masz prawo, bo tak Cię bardzo kocham, że daję Ci wolność. Możesz powiedzieć, tak Panie, dzięki, że jesteś, kocham Cię, idę po Ciebie. Albo możesz powiedzieć mi, na razie Cię nie chcę. Kiedy Cię wołam jako Twój Bóg, który Cię stworzył i zbawił, odda swoje życie za Ciebie, wołam Cię przynajmniej co niedzielę na mszę świętą, możesz powiedzieć, tak Panie, dzięki za zaproszenie, z radością, miłością, wdzięcznością idę, ale możesz mi powiedzieć w swej wolności, nie, nie potrzebuję Cię, na razie, może kiedyś. Myślmy nad niezwykłą miłością Boga, a myślmy też nad tym, jak my i na ile kochamy i wierzymy w naszego Boga. Porządek procesji jest następujący. Pierwszy idzie krzyż. Za krzyżem idą ministranci, poczty, sztandarowe, chorągwie, feretrony.
Później idą dzieci sypiące kwiaty, kapłan niosący Najświętszy Sakrament i my wszyscy idziemy za Najświętszym Sakramentem. Bardzo prosimy, byśmy włączyli się w to wspólne uwielbienie. Jak słyszeliśmy, fides et ratio, wiara i rozum dziś wypowiadają wspólnie: Panie, Pan mój i Bóg mój. I niech tak będzie na całym szlaku naszego dzisiejszego uwielbienia Pana na ulicach naszego kochanego miasta.